Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest Krzysztof Krajewski, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Moskwie, który objął swój urząd kilka tygodni temu, a spotykamy się w przededniu rocznicy katastrofy smoleńskiej w 2010 roku tutaj na terenie Federacji Rosyjskiej. Dzień dobry Panie Ambasadorze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. To są dni, które wszyscy mamy w pamięci, w zasadzie ciągle jeszcze bardzo żywe. W jakich okolicznościach Pana została informacja o tym, co się zdarzyło 10 kwietnia? Jak wszyscy doskonale pamiętamy, to też była sobota, tak jak i rocznica tegoroczna wypada w sobotę. To był dzień słoneczny, pełniłem wtedy funkcję ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Azerbejdżanu. Nic nie zapowiadało tej tragedii. Normalny, rodzinny poranek i telefon od jednego z moich przyjaciół, który mówi, czy pyta mnie, czy oglądasz telewizję. Ja mówię, nie, nie oglądam telewizji. To ją natychmiast włącz, bo zginął prezydent, doszło do tragicznej katastrofy. I to był ten moment przełomowy, kiedy dowiedzieliśmy się o tej katastrofie i cała moja rodzina zgromadziliśmy się przed telewizorem. Pamiętam jak dziś obrazek, żona, moje dzieci, kilkunastoletnie wtedy, objęliśmy się we czwórkę i patrzyliśmy w ten ekran, nie dowierzając, że doszło do tak tragicznej katastrofy. To jest oczywiste, że to było bardzo trudne wydarzenie dla osób w Polsce, bardzo szerokim echem odbiło się też tutaj, na terenie Rosji. No i można byłoby zadać pytanie, gdzie tutaj ten Azerbejdżan? Bo wydawać by się mogło, że to jednak jest dość daleko, że tutaj nie ma żadnych związków, a jednak te pierwsze dni po katastrofie były bardzo nie tylko trudne, ale też intensywne, prawda? Tak, chciałbym przypomnieć, że pan prezydent Lech Kaczyński bardzo często bywał w Azerbejdżanie. Ja obliczyłem, że w czasie mojej 5-letniej misji było to 5 różnego rodzaju wizyt, które pan prezydent złożył. Były również rewizyty jego odpowiednika w Polsce. Więc był postacią rozpoznawalną i znaną. W związku z tym w Azerbejdżanie ta wizyta odbiła się szerokim echem. Do tego należy oczywiście dodać kontekst naszego politycznego zaangażowania na Kaukazie Południowym. Gruzja jest tego doskonałym przykładem. Pan prezydent Kaczyński z drugiej strony bardzo aktywnie poza Gruzją prowadził politykę, która miała na celu dywersyfikację dostaw węglowodorów do Polski. Oczywiście z uwzględnieniem Kaukazu jako tej strefy bliskiej Europie, bliskiej strukturom zachodnioeuropejskim. W związku z tym te dni po katastrofie w Azerbejdżanie były dla nas dniami pełnymi emocji, dlatego że społeczeństwo azerbejdżańskie zareagowało w sposób dla nas trochę nawet zaskakująco emocjonalny, co sprawiło, że pod ambasadą pojawiali się ludzie składający masowo kwiaty, zapalający znicze. To wszystko rzeczywiście miało wielki rozmiar, bo nawet były potem takie sytuacje, że kiedy już ten pierwszy okres żałoby minął, się okazało, że te wyrazy współczucia były tak daleko idące, że Państwo się nie spodziewali rozmiaru tego, jak trzeba będzie potem to ogarniać, prawda? Rzeczywiście, to było nad wyraz spontaniczne, pełne takiego ludzkiego odruchu ludzi kompletnie niezaangażowanych w politykę, ludzi, którzy współczuli nam, Polakom, bo przecież Polska w Azerbejdżanie to również, proszę pamiętać, na pamięć o naszych architektach, którzy współtworzyli piękne Baku. Więc jesteśmy narodem bliskim i narodem, z którym Azerbejdżan sympatyzował. I nie zapomnę nigdy, kiedy po katastrofie para prezydencka osobiście przyjechała do ambasady, aby dokonać wpisu do księgi kondolencyjnej, którą natychmiast wyłożyliśmy. Przed oczami, słysząc pańskie pytanie, staje mi
obraz Morza Kwiatów i zniczy przed ambasadą. I proszę mi wybaczyć, ale żeby zobrazować Państwu, jak wielka była to skala po tych trudnych dniach żałoby, poprosiliśmy służby miejskie o to, aby sprzętem swoim pomogły nam usunąć pozostałości oznak tej żałoby i współczucia i solidarności z nami po tej tragedii. 10 kwietnia, to co nastąpiło później, to najpierw Azerbejdżan, ale również później był Pan związany blisko z tymi wydarzeniami i ze wszystkim, co miało miejsce później. To zapewne bardzo wiele trudnych, ale też wzruszających momentów, prawda? Muszę Panu powiedzieć, że często naprawdę w naszym życiu tak się układają nasze losy, że trudno jest je naprawdę przewidzieć i czasami one są dla nas nieprawdopodobnie zaskakujące. Tak się złożyło, że po katastrofie smoleńskiej, w której zginął dyrektor protokołu dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, mój dobry kolega, pan Mariusz Kazana, objąłem to stanowisko i wszedłem do gabinetu po zakończeniu mojej misji w Baku jesienią 2010 roku, do gabinetu, który on opuścił 9 kwietnia, udając się do domu, a następnie w podróż, z której już nie wrócił. Ja zająłem miejsce bezpośrednio w jego fotelu, tym fotelu, przy którym on, i biurku, przy którym on pracował. Dla mnie to miało wymiar nieprawdopodobnie emocjonalny i zawsze o tym pamiętałem, pełniąc funkcję dyrektora protokołu. Chcę tutaj również przywołać, że też los sprawił, że 6 miesięcy po katastrofie ówczesna pierwsza dama, pani Anna Komorowska, wyszła z inicjatywą podróży rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej i mnie powierzono misję współorganizatora tej podróży. Zetknąłem się z rodzinami, zetknąłem się z miejscem tej tragedii, byłem tam na miejscu, dotykałem, mówię oczywiście w przenośni, w tych wszystkich miejsc, które kojarzą się z tym dramatem. Pamiętam też moment, kiedy, proszę wybaczyć, ale szukaliśmy brzozy, o którą zawadził samolot. I te obrazy zostaną na zawsze w mojej pamięci, jak i sama pielgrzymka rodzin w październiku 2010 roku, która była przepojona bólem, ogromną traumą, wspomnieniami i nadal niedowierzaniem, że doszło do takiej tragedii. Szczególnie w tych pierwszych latach Pan też był świadkiem zmiany w charakterze stosunków polsko-rosyjskich. Od tych, wydawać by się mogło, takich bardzo pozytywnych, otwartych, zaraz po katastrofie stopniowo, jedni powiedzą ewoluujących, inni powiedzą degradujących się stosunków do tego etapu, w którym jesteśmy dzisiaj, czyli w zasadzie takiego martwego punktu, gdzie nie bardzo wiadomo, w którą stronę cała ta sprawa może pójść, prawda? To prawda, to może pewien paradoks, ale wydawało się, że ta katastrofa zbliży i dokona pewnego nowego otwarcia w relacjach polsko-rosyjskich. I rzeczywiście tak było. Chciałbym tu przypomnieć, że na zaproszenie ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej, pana Bronisława Komorowskiego, z oficjalną wizytą do Polski w grudniu 2010 roku przybył ówczesny prezydent Rosji, pan Dmitrij Miedwiediew. I chciałbym wyraźnie zwrócić uwagę, że w czasie tej wizyty pan prezydent Miedwiediew obiecał, że szczątki wraku samolotu zostaną zwrócone Polsce przed pierwszą rocznicą tragedii. Jak wiemy, do dzisiaj to nie nastąpiło. No i niestety później obserwowaliśmy ten okres, kiedy ten stan relacji stopniowo ulegał pewnemu ochłodzeniu i mamy punkt, który znajdujemy się w punkcie, który nie jest dla nikogo, jak sądzę, zadowalający. Do kwestii politycznych jeszcze wrócimy. Chciałbym, abyśmy na chwilę się zatrzymali cały czas przy tym dniu katastrofy i przy tym, że przecież na pokładzie tego samolotu Tu-154M znał Pan nie tylko parę prezydencką, ale też wiele innych osób, z którymi Pan miał okazję w ciągu swojej pracy zawodowej współpracować. Przed przyjazdem do Moskwy otworzyłem księgę gości,
którą miałem jako ambasador Rzeczypospolitej w Baku, moją księgę, moich gości. Przeglądając stronicę tej księgi, znalazłem tam mnóstwo wpisów osób, które zginęły w tej katastrofie. To prawda, rzeczywiście poza parą prezydencką miałem zaszczyt i przyjemność znać i współpracować z wieloma osobami, które poniosły śmierć w tej katastrofie, z ministrami, członkami parlamentu, przedstawicielami duchowieństwa, armii, generalicji, z przedstawicieli różnych partii politycznych. Byli tam moi i byli przełożeni, byli tam moi przyjaciele i koledzy. Przed oczami stają mi obrazy moich znajomych, przyjaciół, moich przełożonych, marszałka Macieja Płażyńskiego, ministrów Andrzeja Kremera, Mariusza Handzlika, Stanisława Komorowskiego, jak i współpracowników pana prezydenta, na przykład pana Dariusza Jankowskiego, pracownika biura organizacyjnego Kancelarii Prezydenta, człowieka o wielkim sercu. Jeszcze wróćmy na chwilę do właśnie pary prezydenckiej, bo tu była szeroka współpraca, przede wszystkim właśnie w ramach wizyt w Azerbejdżanie. Jak pan wspomina pana prezydenta i jego małżonkę? Ja bardzo często jestem o to pytany i powiem, że zawsze para prezydencka w mojej pamięci, w mojej fotografii, to jest para bardzo ciepłych i serdecznych ludzi, zaangażowanych w sprawy polskie. Kiedy pan prezydent składał wizyty w Baku, jako ambasador towarzyszyłem zawsze, i takie są zwyczaje protokolarne, w drodze z lotniska i na lotnisko. To jest 40 km w przypadku Baku. To jest odległość, której można rozmawiać, będąc bezpośrednio z głową państwa. I w czasie tych podróży autem pan prezydent oczywiście interesował się sytuacją na Kaukazie, w Azerbejdżanie, sprawami energetyki, ale również sprawami absolutnie prywatnymi. Zawsze trzymał w ręku taką wytartą, starą Nokię, która była jak gdyby w pewnej gotowości. I często pytał mnie o moją rodzinę, którą pan prezydent poznał w czasie przyjazdów. I pozwolę sobie podzielić się z państwem takim zdarzeniem. Otóż pan prezydent w lipcu 2009 roku składał, jak się okazało później, ostatnią oficjalną wizytę w Republice Azerbejdżanu. I tym samolotem, którym przyleciał, na wakacje miał lecieć z panem prezydentem dzięki uprzejmości kancelarii mój kilkunastoletni syn. I w samochodzie jadąc na lotnisko podziękowałem panu prezydentowi za to, że syn może skorzystać z tej możliwości, bo przypomnę, nie było bezpośrednich połączeń na trasie Baku-Warszawa, że może skorzystać z możliwości tej podróży. Byłem przekonany, że pan prezydent usłyszy te słowa i będziemy rozmawiać na inne tematy. Ku mojemu niezaskoczeniu pan prezydent podjął wątek tej podróży i bardzo szczegółowo dopytał mnie, czy na pewno będzie ktoś oczekiwał na syna, czy na pewno będzie miał czym dostać się do domu. Ja odpowiadałem i coraz bardziej nie wierzyłem, że rzeczywiście głowy państwa to interesuje. I na koniec pan prezydent powiedział, kiedy wyjaśniłem, że bardzo dziękuję za uprzejmą chęć i zainteresowanie, chęć wsparcia, pan prezydent powiedział do mnie: panie ambasadorze, bo jeżeli nie ma kto odebrać, nie ma transportu, to ja to wszystko zorganizuję. I właśnie ta Nokia, o której wspomniałem, był gotów pan prezydent nacisnąć stosowne guziki. Ja oczywiście podziękowałem za daleko idącą uprzejmość pana prezydenta.
Przytoczyłem ten fakt, rzadko się z nim dzielę, ale to naprawdę zostało w pamięci, bo to był odruch takiej czystej ludzkiej sympatii pana prezydenta. No właśnie takie wydarzenia sprawiają, że ci wszyscy, którzy zginęli w Smoleńsku 10 lat temu, ciągle pozostają w naszej pamięci. I choć właśnie mija 11 lat w tym roku, to sam Smoleńsk, to miejsce katastrofy, ciągle jest odwiedzane, jeśli nie przez gości z Polski. Teraz mamy okres pandemii, granice są zamknięte, więc przyjeżdżają dyplomaci i to nie tylko z okazji rocznicy. W zeszłym roku byli też na 11 listopada. W związku z tym, jeżeli moglibyśmy powiedzieć, jakie to miejsce ma znaczenie dla Polski i dla Polaków dziś? Czyli jest to miejsce, w którym nadal przeżywamy ogromną traumę i nadal uważam niedowierzanie, że doszło do tragedii samolotu prezydenckiego, samolotu o szczególnym statusie. Jest to miejsce dodatkowo tragiczne, bo pan prezydent wraz z wysoką delegacją udawał się na obchody mordu katyńskiego. Więc to miejsce jest uświęcone polską krwią, miejsce naszej żałoby i miejsce pamięci o tych wszystkich, którzy w niej zginęli. Bo jeśli pan pozwoli, wspominał pan, mówił pan o tym, panie redaktorze, że na pokładzie tego samolotu było wiele osób, które ja osobiście miałem zaszczyt znać. Ci wszyscy ludzie, 96 osób, poległo w Smoleńsku i tam zawsze musimy być. Oprócz Smoleńska, do którego pan wybiera się również w czasie wizyty w Katyniu i jest to wizyta w zasadzie natychmiast po pana przyjeździe tutaj. Mamy też sprawy bieżące. Kilkanaście dni temu złożył pan kopię listów uwierzytelniających w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Czekamy na spotkanie z prezydentem Władimirem Putinem. Ma pan za sobą pierwszy wywiad dla rosyjskich mediów i komentarz rzeczniczki ministerstwa w tej sprawie. To daje pewien obraz tego, na jakim etapie, na jakim poziomie są w tej chwili, dziś stosunki polsko-rosyjskie. Jak to wygląda w pana ocenie? No nie są one zadowalające, no to jest język dyplomatyczny. One są stosunkami chłodnymi, bym powiedział, stosunkami zamrożonymi. Nie chciałbym używać bardziej silniejszych określeń, ale potencjał w naszych relacjach jest ogromny. Natomiast musimy współpracować na równych zasadach. Trzeba budować dobrosąsiedzkie stosunki równoprawnych partnerów w zgodzie z prawem międzynarodowym, zgodnie z interesami obu państw, a takie możliwości istnieją. Musi być wola po jednej i po drugiej stronie. U nas taka wola jest, bo przecież Rosja jest naszym sąsiadem, łączy nas bardzo wiele. Pamiętajmy o tych elementach, które nas łączą, czyli chociażby kultura, dobre wspomnienia z kontaktów międzyludzkich, bo spotkania między ludźmi są przecież najważniejsze. Proszę pamiętać o tym, że Polska dla wielu Rosjan przed pandemią była krajem częstych podróży, odkrywali, poznawali nasz kraj. Ja ze swojej natury jestem takim cichym optymistą i oczywiście nie sądzę, choć nie powinienem może tego mówić, że dojdzie do jakiegoś nieprawdopodobnego przełomu, ale trzeba szukać możliwości, szukać korytarzy, przejść, czasami bardzo wąskich, trudnych, które nie są wygodne do przejścia, ale starać się je znaleźć tak, aby próbować te relacje budować jako lepsze. Ale podkreślam, to musi być w zgodzie z prawem międzynarodowym, szanowaniem interesów każdego państwa i w zgodzie z prawdą historyczną i w zgodzie z wolą naszych społeczeństw. Wracając do placówki, na której jesteśmy teraz, pan ambasador dość długo się przygotowywał do jej objęcia, więc z pewnością są jakieś cele, które pan przed sobą postawił, jakieś zadania, te, które uważa pan za najważniejsze w czasie właśnie tej rozpoczynającej się misji. Myślę, że to, co byłoby już jakimś
postępem w relacjach polsko-rosyjskich to próba ponownego nawiązania kontaktów międzyludzkich. Mamy ogromną płaszczyznę, którą stwarza tutaj kultura. Jest ta, o czym już mówiłem wcześniej, ta dobra pamięć. Jest dużo wspomnień dobrych o naszych twórcach. Jak zapewne pan redaktor wie, w Rosji i w całym obszarze postsowieckim 31 grudnia zawsze pokazywany jest film z Barbarą Brylską w roli głównej. Przywołuję to, bo to jest taki symbol, że ten film właśnie z nią jest takim tu w Rosji, jeśli mogę porównać, sztandarowym filmem, który oglądają wszyscy w Polsce, Kevin sam w domu. Ale nie chcę tego obracać w żart. Natomiast jest to płaszczyzna, na której, jeśli tylko pandemia na to pozwoli, chcielibyśmy, posiłkując się konsulatami generalnymi, które mamy na terytorium Rosji, instytutami polskimi tu w Moskwie, w Petersburgu, tą kulturą ponownie zarazić naszych rosyjskich partnerów i też widzieć Rosjan u nas w Polsce, bo to buduje najlepsze relacje. W sprawach politycznych wspomniałem o kwestiach tych trudnych związanych z katastrofą smoleńską i tych problemach, które są wokół niej, czyli braku upamiętnienia, godnego upamiętnienia ofiar tej tragedii. Chciałbym o tym z władzami rosyjskimi rozmawiać z jakąś nadzieją, że uda się upamiętnić ofiary tej tragedii, że składanie kwiatów 10 kwietnia będzie pod godnym pomnikiem. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę, no i życzymy powodzenia na tej nowej misji. Ja bardzo dziękuję za spotkanie i dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo.